Witam was wszyscy, braci i siostry, w imieniu Jezusa Chrystusa. Urodziłem się w 1955 roku. Dzieciństwo przebiegało w miarę możliwie, z tym, że miałem zapalenie opon mózgowych, później miałem wstrząs mózgu. No i do chwili, gdy chodziłem do szkoły zawodowej, wszystko przebiegało normalnie. Jak zacząłem chodzić do szkoły zawodowej, zaczęły się u mnie schody, dlatego że zacząłem pić, zacząłem powoli popalać. Później było wojsko, w wojsku już na dobre zacząłem pić, zacząłem palić. Po wojsku wróciłem, pracowałem, no ale też było picie, palenie. I powiem wam tak, że jak już wszystko wysprzedałem, nie miałem z czego pić, zacząłem kraść. Nastąpiło 13 lat kryminału, 4 różne wyroki. W żadnym wyrokiem nie dostałem wcześniej żadnego warunkowego. Z ostatniego wyroku dostałem 16 miesięcy warunkowego przedterminowego zwolnienia. Ja odmówiłem tego przedterminowego zwolnienia. Sędzia powiedział, że nie daje takiej możliwości, że muszę zakład karny opuścić. Więc wyszedłem z zakładu karnego, mając tylko siebie. No i 8 tysięcy z groszami w kieszeni, nic więcej. Na początku pomógł mi szpital, trochę mnie przetrzymał w warunkach takich, że na noc mogłem przyjść przespać, rano musiałem wyjść. Później spałem, bo miasto mi załatwiło, że spałem tydzień czasu w hotelu zamkowym, ale bez jedzenia. No i następnie mnie kuratorka odwiozła do schroniska dla bezdomnych. Ale to był jeszcze ten czas, gdzie cały czas tam paliłem, popijałem. Nic nie docierało do mnie, żadne inne wieści. I wyobraźcie sobie, w 1994 roku kierownik za pijaństwo usunął mnie ze schroniska. I zadziało się to tak, że pojechałem na warkę. Co z tego, że pracowałem, że zarabiałem pieniądze, jak wszystko szło na picie. Mówię to tak, jak jest. I wyobraźcie sobie, na mojej drodze stanął ktoś, kto mnie skierował na ośrodek dla uzależnionych. Pojechałem tam, tam mnie fajnie przyjęto, poszedłem na ponowną terapię. No i w międzyczasie, po 2 tygodniach terapii, terapeutka powiedziała, żebym chodził do anonimowych alkoholików. Z początku miałem taką niechęć, czułem opór do tego, bo nigdy z czymś takim się nie spotkałem, no ale zacząłem chodzić. I powiem wam tak, że chodziłem, ale to było wszystko na takich zaciśniętych zębach, bo nie piłem, ale nie, żebym był wolny od alkoholu, bo cały czas był strach. I wyobraźcie sobie, kiedyś pojechałem do Częstochowy, zrobiłem taki obrachunek moralny, sumienia, wszystkiego, tak powierzyłem to na górę i tak przy zwykłym krzyżu sobie uklękłem i powiedziałem: Boże, jakby to było fajnie, jakbyś Ty zabrał mnie papierosy i zabrał alkohol. No, było trochę ciężko, bo nie tak od razu, no ale następna modlitwa gdzieś i zabrał. I wyobraźcie sobie, od tego momentu jest 22 lata, jak jestem wolny od alkoholu, wolny jestem od papierosów, ale to wszystko dzięki Jezusowi. W 2007 roku podjąłem pracę na ogrzewalni, zacząłem pomagać bezdomnym. I wyobraźcie sobie, zaczął przychodzić do mnie pastor. Któregoś razu mówię do pastora: poczekaj na chwilę, bo zadzwonię, bo mam dołek psychiczny. I zadzwonię do przyjaciela, a on mówi: słuchaj, nie musisz nigdzie dzwonić. Masz Biblię, jest to instrukcja obsługi człowieka. No i praktycznie miał rację, bo to pomaga, nie? Wyobraźcie sobie, w międzyczasie nabawiłem się zwyrodnienia stawów barkowych, biodrowych. Dostałem nadciśnienia, dostałem potężną cukrzycę, ponad 300 grubo, i lekarze powiedzieli, że nie ma na to rady, nie są w stanie już mnie pomóc, nie? Że z tym będę musiał żyć do końca życia. I wyobraźcie sobie, ktoś mnie przywiózł w zeszłym roku do Krakowa, do domu Łazarza. Tam Jurek Konieczny bardzo serdecznie mnie przyjął. I zacząłem się modlić, zacząłem poznawać Boga. Tam zostałem ochrzczony. Jeszcze wcześniej pojechałem, zanim się ochrzciłem, na koncert życia do Bratysławy.
i wyobraźcie sobie w Bratysławie podczas drugiej modlitwy o uzdrowienie. Bóg mnie całkowicie uzdrowił. Dzisiaj jestem zdrowy. Nie mam cukrzycy, nie mam naciśnienia, chodzę normalnie na nogi, ale to wszystko dzięki temu, że wierzę w Jezusa. Pan jest moim Bogiem i dzięki temu zostałem uzdrowiony. I dlatego wiem, że bez Boga sobie nigdy w życiu nie poradzę. Dziękuję.